Od rana staram się wizytować południową część naszego regionu. Byłem w Jodłowniku, w Limanowej, pod Nowym Sączem, w Nowym Sączu. Rozmawialiśmy, teraz jestem Zakopanem. Połączyłem, bo byłem parę miesięcy, parę tygodni temu tutaj. Chciałem jeszcze naradzić się z samorządowcami, ale też jeżeli chodzi o Zakopane, to cieszę się, że mam nadzieję, uda się jakieś inwestycje sportowe w samym tym mieście przeprowadzić stosunkowo szybko. Zaraz o nim powiem. Natomiast co dla mnie ważne, to oczywiście ważne są inwestycje strategiczne. Tutaj w tej chwili będę rozmawiał jeszcze dzisiaj wieczorem o tych problemach z dokończeniem toru do Łyżwiarstwa Szybkiego Hali w zasadzie. To już dawno było, prawda? Teraz jest hala. Będę rozmawiał z dyrektorem. To dla nas ważne, żeby jak najszybciej te problemy formalne pokonać, ale tutaj też apel do wykonawców, aby podeszli do tego w sposób taki optymalny i zgodny z tymi procedurami, które nas trzymają jako w tym wypadku COS, Centralny Ośrodek Sportu, który nadzoruje tę inwestycję. Natomiast jest taki dobry czas, żeby zaplanować nową falę inwestycji. Jak Państwo wiecie, podjęliśmy decyzję, że od 1 stycznia część środków będzie zdecentralizowana, tak jak przed 8 laty, i będzie program lokalnych inwestycji, które będą realizowane i uzgadniane na poziomie regionów, czyli samorządów wojewódzkich. Są ostatnie już retusze w umowach i będą za chwilę podpisane umowy z marszałkami we wszystkich miejscach w kraju. To będzie program, który będzie zakładał dofinansowanie do tych inwestycji na poziomie 60%, czyli gminy będą dokładać 40%. Mamy nadzieję, że to będą te mniejsze inwestycje, a te związane ze strategią i te związane z upowszechnianiem i obiektami przyszkolnymi. One pozostaną w części też naszej centralnej, ale będą ukierunkowane. Tak jak dostrzegliśmy rok temu na samym początku, że nie brakuje w Polsce lodowisk sztucznych, to ten program w tym roku został po raz pierwszy ogłoszony. Względny sukces, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o nabór. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będą kolejne bardzo dojrzałe projekty w tym zakresie, żeby wydzielić też tą część związaną z basenami, z odrębny program taki dedykowany. Trzeci, no to szczelnice, o których się tak dużo mówiło przez 8 lat, a których się bardzo mało budowało przez te ostatnie lata. Ale mam nadzieję, że taki dedykowany przez nas program do samorządu, wiem, że jest zainteresowany, wreszcie ruszy i będzie można takie obiekty budować. Inne kwestie, które ja będę rekomendował od 1 stycznia, żeby był program poza akademiami piłkarskimi tych wielkich klubów, żeby był program budowy pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. Wiemy, że dla gmin, które i dla wielu ośrodków, w których przecież jest bardzo wiele klubów sportowych, a nie mają w takiej szerokości geograficznej, jak na przykład tutaj pod Hale, nawet jednej płyty ze sztuczną nawierzchnią pełnowymiarowej, to jest duży problem dla klubów. Jedna nawet pełnowymiarowa płyta ze sztuczną trawą dałaby możliwość, żeby te kluby z tej gminy korzystały z tego treningowo i żeby ten sezon w komforcie treningowy wydłużać. Dostrzegamy to. Zostanie kontynuacja programu Orli, który wznowiliśmy w tym roku i widać, że on jednak cieszy się jeszcze jakimś zainteresowaniem. No i będziemy modernizować oczywiście obiekty orlikowe w przyszłym roku, tak jak w tym roku. To było też strzał dziesiątki, bo naprawdę dziesiątki bardzo fajnych projektów tych modernizacyjnych przyszło po tych latach wykorzystywania tych obiektów. Czas na to, żeby zrobić tą modernizację. Więc
tak to by wyglądało. Myślę, że tutaj pani burmistrz potwierdzi, przyjechała z panem burmistrzem ostatnio i zwróciłem uwagę na to, że mogą wznowić projekt Olimpia bez barier, które były do tej pory i które powodowały, że bardzo wiele gmin wycofywało się z tej realizacji w ramach tego programu. To są hale przy sale gimnastyczne przy szkołach. One były przez naszych poprzedników zaplanowane, że mają mieć jedną, można powiedzieć, figurę. Figurą miała być, miał być kształt łukowy, który od razu wykluczał się tutaj w Zakopanem, bo pan starosta pewnie by takiego kształtu i jego służby nie zaakceptowali, bo wiadomo jak tutaj się projektuje dach w powiecie kaszańskim, nowotarskim. W związku z tym, że jeszcze na szczęście pan burmistrz i pani burmistrz nie odwołali tej umowy, która jakby nie była skonsumowana, a zmieniliśmy w ogóle zasady. Dzisiaj przez dokończenie tego programu do przyszłego roku będzie można budować halę, salę gimnastyczną według swojej koncepcji, czyli nawierzchnia, jak i cała konstrukcja tej hali może być dowolna. I tutaj w szkole numer jeden, mam nadzieję, że powstanie szybko taki obiekt, myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli go już zacząć obserwować. Na czym polega dobrodziejstwo tego programu? To jest dofinansowanie 70% realnych po przetargu. Także to jest duże dofinansowanie. I mam nadzieję, że uda nam się, o czym rozmawialiśmy tutaj z panem burmistrzem i z panią burmistrz, pomóc trochę w dokończeniu tego pięknego obiektu przy ulicy Orkana. A to jest pilna sprawa, żeby on zaczął jak najszybciej funkcjonować na odpowiednim poziomie, bo byłyby to dwie rzeczy konkretne i nie będziemy rozmawiać o rozwoju pewnie i bazy narciarskiej w okolicach, będziemy rozmawiać o rozwoju drugiej, można powiedzieć, zakopiańskiej gminy. Tak, rozmawiali z gminy Kościelisko, ale z panem starostą na pewno wiele tematów też będzie za chwilę. Jesteśmy do dyspozycji, jeżeli są jakieś pytania, to...